W dzisiejszych czasach, mimo postępującego rynku gamingowych PC-tów, konsole nadal odnoszą sukcesy sprzedażowe. PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch sprzedały się już w milionach egzemplarzy. Na sukces tych urządzeń przekłada się naprawdę wiele czynników. Czynników, których w niektórych konsolach zabrakło. Witajcie, ja nazywam się Konapiecu, wy oglądacie OneUp TV i dziś zaprezentuję Wam 10 najgorszych konsol wszechczasów. Serdecznie zapraszam. Miejsce 10 należy do Nokii N-Gage. Był to pierwszy telefon dla graczy. Wydawało się, że taki pomysł był bardzo rozsądny. Niestety, Nokia N-Gage była porażką. Przyciski były niewygodne, a przesunięty mikrofon i głośnik utrudniał prowadzenie rozmów. Ponadto, wymiana gry wymagała ściągnięcia tylnej klapki i wyjęcia baterii. Nie zachwycała również dostępna biblioteka gier. Premiera pierwszej generacji Nokii N-Gage odbyła się w 2003 roku, a urządzenie było wycenione na 1600 zł i sprzedało się w liczbie 3 milionów egzemplarzy. Miejsce 9. RCA Studio 2. Drugi na świecie programowalny system gier. Urządzenie pojawiło się w 1977 roku i było dostępne na rynku przez 3 kolejne lata. 5 wbudowanych gier można było rozbudować o jeden z 10 wydanych kartridżów. Sprzęt był przestarzały nawet jak na swoje czasy. Szczególnie przeszkadzała toporna, czarno-biała grafika oraz kontrolery w postaci klawiatury numerycznej wbudowanej w podstawę. Użytkownicy zwracali również uwagę na przerażające dźwięki wydobywające się z dedykowanego głośnika. Na miejscu 8 Virtual Boy od Nintendo. Konsola trafiła na rynek w 1995 roku jako dzieło Gunpei Yokoi, projektanta konsoli Game Boy. Zestaw składał się z gogli oraz kontrolera. Trójwymiarowy obraz był generowany za pomocą laserów dla każdego oka z osobna. Co więc mogło pójść nie tak? Grafikę oparto tylko o kolor czerwony. Szybko okazało się też, że konsola ma negatywny wpływ na użytkowników. Standardem była migrena i zawroty głowy. Odnotowano również przypadki napadów epilepsji. Miejsce 7. Apple Pippin. Jedyna konsola w historii Apple, chociaż nie sygnowana bezpośrednio z słynnym znaczkiem nadgryzionego jabłka. Urządzenie było wyceniane na kosmiczne $600, przy czym oferowało dość słabe jak na tamte czasy parametry. Procesor 66 MHz połączony z modemem 14,4 kilobitów na sekundę sprawiał, że wysyłanie wiadomości tekstowej potrafiło trwać nawet kilka minut. Obecność rynkowa w latach 1995-97 przełożyła się na jedyne 42 tysiące sprzedanych konsol. A teraz miejsce 6. Ouya. Najbardziej współczesny przykład nieudanej konsoli o dużym potencjale rynkowym. Wyceniany na jedyne $99 gadżet miał być sposobem na wykorzystanie deweloperskiego potencjału Androida. Niestety długi czas realizacji sprawił, że Ouya trafia do odbiorców jako sprzęt przestarzały technicznie. Efektem tego wiele gier wyglądało lepiej na przeciętnym tablecie niż stacjonarnej konsoli. Producentów pogrążył również brak możliwości wykonania twardego resetu, przez co po każdej awarii sprzęt okazywał się bezużyteczny. Miejsce 5. Philips CDI. Philips również miał własną konsolę, która zadebiutowała w 1991 roku. Wycenione na $700 urządzenie sprzedało się w liczbie prawie 600 tysięcy sztuk. Ogromna obudowa przypomina nieco magnetowid. Była to jednak jedna z pierwszych konsol wykorzystująca nośniki CD. Niestety sprzęt był zbyt drogi. Problemem był również źle zaprojektowany kontroler oraz słabe oprogramowanie. Ciekawostką jest to, że na Philipsa CDI powstały gry Nintendo. Jednak ich niska jakość również nie ratowała tego produktu. A na miejscu 4. Memorex VIS. Debiutująca w 1992 roku konsola sprzedała się w liczbie zaledwie 11 tysięcy sztuk. Sprzęt pracował pod kontrolą Windowsa 3.1, który był przestarzały już w chwili premiery Memorexa. Gry były wczytywane z nośników optycznych. Niestety, deweloperzy nie byli zainteresowani tworzeniem jakichkolwiek gier na tę konsolę, co spisało ją na straty.
Miejsce trzecie, Sega 32X. Konsola trafiła na rynek w 1994 roku i pozostała na nim przez dwa kolejne lata. Sega 32X była tak naprawdę rozszerzeniem dla konsoli Sega Genesis. Urządzenie rozbudowywało możliwości zestawu o obsługę 32-bitowej grafiki. Ostatecznie powstało jedynie 40 tytułów kompatybilnych Sega 32X. Warto zaznaczyć, że tylko kilka z nich wykorzystywało pełne możliwości rozszerzenia. Premierowa cena wynosiła $159, następnie została opuszczona do $100. Ostatnie sztuki były wyprzedawane za zaledwie $20. Przed Wami miejsce drugie. Atari Jaguar. Gwóźdź do trumny konsolowych poczynań Atari. Pierwsza konsola pracująca w technologii 64-bitowej trafiła na rynek w 1994 roku w cenie $250. Urządzenie było wydajniejsze od konkurentów i jednocześnie nie odstawało od nich ceną. Mimo że Jaguar nie był złą konsolą, jego głównym problemem okazał się brak ciekawych tytułów. Ostatecznie powstało 67 gier kompatybilnych z konsolą, a anulowano aż 110 tytułów. Wśród wad wymieniono również kontroler o topornej konstrukcji. Oto i wyczekiwane miejsce pierwsze, Mattel Hyperscan. Dziwaczna konsola wypuszczona na rynek przez firmę Mattel. Wszystkie gry były wydawane wraz z zestawem kart pozwalających na rozszerzenie umiejętności sterowanych postaci. Ostatecznie na konsoli pojawiło się jedynie 5 gier. Urządzenie wyróżniało się też tragicznym wykonaniem. Konsola zadebiutowała w 2006 roku, a zaledwie rok później zdecydowano się o zakończeniu jej produkcji. Urządzenie wyceniono na $70, a przed wstrzymaniem produkcji Hyperscan można było już kupić za $10. A które konsole według Was zasługują na znalezienie się na liście? Piszcie w komentarzach. Ja natomiast zapraszam Was do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Ja tymczasem Was żegnam. Do widzenia i na razie.